Dawno nie było na kanale słuchawek, a ja akurat od jakiegoś czasu miałem przyjemność testować całkiem ciekawy model, o którym za chwilę powiemy sobie trochę więcej, także zapraszam Was do oglądania materiału, w którym powiemy, co poszło nie tak przy projektowaniu słuchawek Audictus Conqueror. Zapraszam do oglądania. Słuchawki przychodzą do kupującego w szarym, minimalistycznym zapakowaniu, na froncie którego producent chwali się brzmieniem, Bluetooth 5.0 i aktywną redukcją szumów, co jeszcze w dalszej części sobie sprawdzimy. Zaglądając do wnętrza, znajdziemy tam całkiem ładny pokrowiec umieszczony w piance. Sposób zapakowania robi całkiem dobre wrażenie. A zaglądając do środka, znajdziemy tam jeszcze dwa kable. USB typu A na USB typu C do ładowania i USB-C na jack 3,5 mm. I tutaj tylko przypomnę, że jeśli używacie kabla jack 3,5 mm, to jakość dźwięku zależy tutaj bardzo mocno od karty dźwiękowej w waszym telefonie. Jeśli chodzi o jakość wykonania tych słuchawek, to ta niestety nie zachwyca. W odróżnieniu do jakości dźwięku, o czym powiemy sobie w dalszej części. Pałąk jest kawałkiem plastiku wzmocnionym metalową wkładką. Poniżej znajduje się poduszka, dzięki której słuchawki będą nieco mniej odczuwalne na głowie. Na zwieńczeniu pałąka znalazł się jeszcze system regulacji rozmiaru i do niego nie mam żadnych zarzutów. Trzyma odpowiedni rozmiar, nie zsuwa się samoistnie. Nie, sprawdza się ok. Regulacja również jest dostateczna. Nawet dla osób z większą głową powinna się sprawdzić. Niżej znajdują się już tylko dwie muszle. Są to słuchawki wokouszne. A dzięki temu, że posiadają większe muszle i większe poduszki, te nie naciskają na uszy prawie w ogóle. I robią przy okazji całkiem fajne odcięcie od dźwięków tła. Natomiast tutaj zarzuty mogę mieć do jakości wykonania. Miałem dwie pary tych słuchawek i te już od nowości wydawały dźwięk, jakby coś wewnątrz latało. A poza tym, te są całe z takiego miernego plastiku. Przyznam, że wykonanie mogłoby być lepsze, bo podczas normalnego korzystania te słuchawki kiedyś mi po prostu pękły. I to nie z mojej winy, przez co musiałem je wymienić na nowy egzemplarz, który nie sprawiał mi tego problemu. Na lewej słuchawce znajdziemy jeden przycisk i diodę. Kiedy raz go wciśniecie, włączy się tryb aktywnej redukcji szumów. Kiedy wciśniecie go drugi raz, słuchawki przejdą w tryb Environmental Sound i przy trzecim kliknięciu tryb aktywnej redukcji szumów zostanie wyłączony. W tym przypadku tylko przypomnę, że tryb aktywnej redukcji szumów może działać również, kiedy słuchawki nie grają i nie są połączone z telefonem. Wtedy te działają trochę jak ochronniki słuchu, przy czym może zaznaczę, że nie należy używać ich zamiast ochronników słuchu. Na prawej słuchawce ujrzymy trzy przyciski i port USB typu C, za co doceniam Audictusa, bo jest to już standard i miło mi jest widzieć USB typu C w kolejnych słuchawkach. I tutaj sterowanie chyba nikogo nie zdziwi. Pierwszym przyciskiem w przypadku jednorazowego kliknięcia ściszamy muzykę, a w przypadku przytrzymania cofamy utwór w playliście. Środkowym przyciskiem zatrzymujemy i wznawiamy odtwarzanie i ostatnim przyciskiem dajemy głośniej lub przechodzimy do kolejnego utworu w playliście. To w sumie tyle. Jeśli chodzi o temat czasów pracy i czasu ładowania, to jednokrotne naładowanie tych słuchawek od zera do setki zajmuje mi około 100 minut, czyli nieco ponad 1,5 godziny. Natomiast za to te będą grały na włączonym noise cancellingu i maksymalnej głośności około 9 godzin. Jest to dużo mniej niż obiecuje producent, natomiast 30 godzin czasu pracy jest możliwe, ale dopiero wtedy, kiedy ściszymy głośność i wyłączymy noise cancelling. Jeśli chodzi o noise cancelling, ten muszę przyznać, że sprawdza się akurat całkiem przyzwoicie. Wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że wypada lepiej niż w słuchawkach Panasonica RP-HTX90N czy chociażby w JBL-ach T660BTNC. Ten skutecznie sobie poradzi z wyciszeniem chociażby wentylatora chodzącego w rogu czy silnika autobusu. Także jeśli chodzi o noise cancelling, ten na pewno jest zdecydowaną zaletą tych słuchawek. Co do opóźnień Bluetooth, jest podobnie jak w innych tej klasy słuchawkach. Bez najmniejszych problemów można oglądać filmy na YouTube bez odczuwania opóźnienia w sygnale. Natomiast co do grania może być problem, no bo przy rozgrywce jednak warto byłoby minimalizować opóźnienia, a te, które uświadczyłem w słuchawkach Audictusa, niestety, ale nie pozwoliły mi na swobodną rozgrywkę, wręcz zauważalnie były zbyt wysokie. A jeśli zamierzacie w tych słuchawkach grać, to zawsze możecie podłączyć się kablowo. Wtedy opóźnienia są na bardzo niskim poziomie, natomiast tak jak już na wstępie powiedziałem, jakość dźwięku będzie taka, jaką macie kartę dźwiękową w komputerze czy też laptopie. Przy dobrej karcie może być lepiej, a przy słabej karcie może być gorzej. Co do jakości mikrofonu nie będę ukrywał. Nie są to słuchawki do rozmawiania i muszę przyznać, że podczas korzystania ze słuchawek Audictus Conqueror chyba najwięcej razy w jakiejkolwiek historii mojego testowania słuchawek usłyszałem, że mam beznadziejny mikrofon. Także zdecydowanie nie są to słuchawki do rozmawiania, jeśli ktoś potrzebuje headsetu, raczej zdecydowałbym się na coś innego. Nagrałem też dla Was próbkę, jak brzmią te słuchawki, także posłuchajcie sobie sami. W tym momencie mówię do słuchawek wbudowanych w słuchawkach Audictus Conqueror, raz, dwa, trzy, cztery, test mikrofonu, już tutaj widzę, że pasmo ucinane jest do 7 kHz. Tak brzmi mikrofon wbudowany w tych słuchawkach, przechwycony przez program Adobe Audition. Niestety, ale podczas rozmów telefonicznych te potrafią brzmieć znacznie gorzej niż
to, co tutaj słyszycie, ponieważ już sprawdzałem sobie na wcześniej nagranej próbce. Raz, dwa, trzy, test mikrofonu. I teraz parę słów o jakości dźwięku tych słuchawek i tutaj, wow, Audictus. To naprawdę najlepiej brzmiące słuchawki z Bluetooth, z jakimi dotychczas miałem do czynienia. I muszę przyznać, że słuchawki Audictusa mają bardzo dobre brzmienie. I pomimo tego, że do Beyer Dynamiców im trochę brakuje, to wydaje mi się, że te słuchawki brzmiały chyba najlepiej z wszystkich słuchawek Bluetooth, jakie dotychczas testowałem. I to nawet przebijając Panasonic RPHTX90N. Także dźwięk tych słuchawek jest niewątpliwą zaletą. Podsumowując, gdyby Audictus nieco bardziej przyłożył się do kwestii wykonania, takiego fizycznego wykonania tych słuchawek, to muszę przyznać, że te mógłbym określić jednoznacznym królem w kategorii do 300 zł. Natomiast w tym przypadku, kiedy mamy łamiącą się tandetnie plastikową obudowę, no muszę powiedzieć, że to jest wątpliwej jakości inwestycja, no bo co nam po dobrym brzmieniu, jeśli słuchawki zaraz nam się rozpadną. Niestety jakość mikrofonu i jakość wykonania dość dobitnie pokazują nam, na czym oszczędzał producent. Ponieważ słuchając tych słuchawek, nie można dojść do takiego wniosku. Także to byłoby wszystko, co miałem do powiedzenia na temat słuchawek Audictus Conqueror. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Tymczasem ja zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i komentowania. Cześć!